Czołem uśmiechniętej Polsce, czyli witam was w kolejnym odcinku z serii Hearts of Iron 4 jako uśmiechnięta Polska. Tak, oto jest moje nowe przywitanie. Tam zacząłem czytać komentarze, bo już wystawiłem dwa pierwsze odcinki. One są bardzo ciekawe, ponieważ jeden był na temat tego, że czy można zmienić nazwę Polski na Furdeutschland, a drugi, czy możemy zostać marionetką. No niestety, ale jeżeli chodzi o marionetkę, to nie możemy zostać. Nie ma takiej możliwości, to jeszcze nie ten okres. Ale tak jak wspominałem w trzecim odcinku, pójdziemy oczywiście jako Imperium Europejskie i teraz będziemy to kontynuować. Oczywiście mamy zablokowane, ale od czego oczywiście mamy komendy, które nam to wszystko odblokowują. Więc nie powinno być aż tak źle. Teraz zaczęliśmy bardziej zbierać te nasze punkciki polityczne, żeby coś porobić, dlatego że mamy naprawdę problem z tym, że tutaj jest strasznie dużo decyzji i niektóre decyzje są ważne, więc je podejmuję, ale niektóre nie i ja muszę omijać, chociaż też trochę dodają plusów, więc tak, możemy sobie... Co tutaj potrzebujemy? Musimy potrzebować tego wszystkiego, więc pójdziemy po kolei. Tam nie widziałem żadnych ciekawych celów narodowych. Oraz też się zacząłem zastanawiać, bo tutaj jest dużo ścieżek. To, że tylko pokazuje nam się obecna ścieżka, to jest tylko wina tego, że tak moc jest zbudowany. Że chowa się i pokazuje. Więc zapewne zrobimy jeszcze kolejne serie, bo mamy tak, albo z Rosją tutaj pójść, to będzie ciekawe. Mamy też Międzymorze, co byłoby ciekawe dla PiSu, ale jeszcze zobaczymy, czy jak to zrobimy z tym PiSem, bo może będzie jakaś śmieszniejsza opcja. Oraz jeszcze mamy samo NATO, więc oczywiście chodzi o to, żebyśmy zobaczyli jakieś śmieszne ścieżki, które są aktualnie jakieś, że tak powiem, na trendzie, bo nie będę dawać tutaj, nie wiem, jakiegoś Urbana czy coś takiego, z tego względu, że no, świętej pamięci, już można powiedzieć, oraz też pod koniec już mało kto się tak interesował, więc po prostu będziemy mieć osoby, które już są mało znane teraz, na rzecz tych osób, które są obecnie nieco więcej znane. Dlatego, że naprawdę nie chcę, żeby to była jakaś taka nudna seria po prostu, bo te polityczne wyglądają na to, że ścieżki, że to są tylko takie, no coś tam porobić, jakieś tam dostać właśnie duchy narodowe i tyle. Oj, chyba źle wybrałem, bo tam było coś takiego, że stabilność, a my w sumie mamy jakieś... What? Nie sądzę, żeby to było. Oraz czy ostatnio nie było coś takiego, że Korea Południowa poszła do komunistów i północna została sama. A tak, bo w ogóle Chiny zaczęły robić jakieś sicko-mode, takie stali się Sowiecką Republiką Chin, więc ciekawie poszli i... Nie będę jak za bardzo tego oceniać. Nie wiem, jak to ocenić dokładnie. Czy mamy jakieś tutaj trade'ki? Bo już nie pamiętam. Tak, chyba rozdaliśmy je, więc nie opłaca się nam. Tutaj są co chwilę jakieś wojny, ale w głównej mierze to nie jest zbytnio dla nas potrzebne. Okej, co tutaj mamy? Ten geniusz nigdy nie jest fajny. Ta kawaleria. Wydaje się być spoko z tego względu, że motorized będziemy korzystać. Okej, więc jako, że już osiągnęliśmy to, to tak, możemy pójść w Trójmorze, ale jak mówiłem, no nasz serial. Pójść w Trójmorze jako Tusk, co to ma być? Dlatego też wykorzystamy tutaj siłę komend i od razu to zrobimy i będziemy marzyć o europejskim imperium. Okej, więc jak już tutaj mamy, to możemy to wyłączyć. Więc tak, będziemy dzisiaj tworzyć europejskie imperium i zobaczymy, co to będzie. Po czym zgaduję, że co tam będzie, to zapewne porobimy, bo tam widziałem, że
W głównej mierze wszystko to będzie po prostu powoli przechodzić i w ogóle nie wiem dlaczego jest tutaj Imperial Glory, co to będzie. I tutaj możemy stworzyć Trójmorze na samym... Dlaczego mamy Trójmorze? Dlaczego wszystko to jest Trójmorze na samym końcu? Więc tak, to zrobimy. Po czym? Zastanawiam się, bo tak. Tutaj działać z USA słabo. Tutaj nawet fajnie, ale później tworzymy znowu tą samą frakcję, więc trochę głupio. Albo idziemy historycznie. Zawsze mi się podoba, że jak mam jakieś wybory, to takie pójdźmy historycznie. Albo nie. Więc zobaczymy. Coś tam chyba z Rosją się stało. A nie, Montenegro. Okej. Czarnogóra tutaj wyszła. No ma jakieś drzewko? Chyba nie, bo Jugosławia też nie ma drzewka, więc tutaj nic nie ma. Tutaj już wreszcie mamy Serbię. Tutaj Modern Day'u, tym oryginalnym, ta flaga trochę taka dziwna, jest taka sprawa, że on ma dosyć rozbudowany dla wszystkich krajów, jeżeli chodzi o historię. Z tego względu, że wiecie, no łatwo odwzorować jakie tam wybory były i tam jest po prostu duża zmiana przywódców. Tutaj nie, tutaj ci, którzy rządzili w 2000 latach mogą rządzić nadal. Więc w głównej mierze to jest powód, dlaczego... dlaczego się przywódcy nie zmieniają. Ale tak, możemy dołączyć do Unii. Oprócz tego, że możemy rozpocząć dołączać do Unii. Oprócz tego, że chyba jesteśmy w Unii. Wiecie co, zastanawiam się. Myślę, że to trochę takie... zastanawiam się, bo wiadomo, że ja oczywiście to odblokowałem, ale w jakiej kolejności nie by miało być to robione, bo to albo byłoby zablokowane, albo nie. Dobra, z kim w ogóle walczymy? Filipinami? Wszyscy walczą z Filipinami? Okej, Tajwan powstał. Ciekawe. Macie jakieś... A, macie własne drzewko, dlatego. Czyli zapewne jakąś partię tajwańską. Czyli my walczymy z Indiami. Znaczy się Filipinami. Ale po co? Okej, co to jest? Plus 2. Myślę, że stal będzie lepsza. Tutaj mamy do wyboru bardzo dużo. Czyli na przykład mamy... tutaj, żeby aluminium było, więc... nie ma różnicy, co wybierzemy na samym początku, bo później możemy wybrać aluminium. I tak tego na razie nie budujemy, więc... okej. Czyli... okej. Czyli Chiny w skrócie wypowiedziały wojnę całemu światu. Jeszcze dodały Iran do siebie. Irak tutaj pada, Pakistan jest z nimi monarchistyczny. Z kim walczą? Walczą tylko z USA. Okej, nie będziemy się do nich dołączyć. My teraz chcemy tutaj Unię Europejską reformować, a nie walczyć z Chinami. Co to są, czasy przedwojenne? Okej, co tutaj mamy? Armor. Myślę, że armor damy. Okej. Tutaj powoli jakieś padają małe kraje. Tam się bije ich flota cała, więc to jest główny powód. Oraz przez to, że ciągle te kraje tutaj tam nas pamią, to nie mogę przechodzić pomiędzy tabelami. Tabelami? Folderami. O, właśnie. Zastanawiam, bo po angielsku tabs. Tak się to nazywa. Więc folder po polsku. Okej. Okay. Zrobimy potrzebne zmiany i na pewno nas przyjmą do Unii Europejskiej. To nie jest tak, że już od dawna jesteśmy. Ja robię tam to, jak mówiłem, bo może się coś zepsuć, więc nie chcę sprawdzać. Okej. Widzę, że wojna atomowa idzie dobrze. Właśnie zbombardowali kolejne miasto. Wiecie, co jest najlepsze z Chinami na tym modzie?
że Chiny nie są do pokonania. Nie, nie da się pokonać Chin. One mają tak potężną armię, że kompletnie, ale to kompletnie nic, nawet jak się coś zdesantuje, to nie zdobędzie portu wymaganego, a jak już zdobędzie, to Chińczycy nie pozwolą dosłownie pójść dalej. Jeszcze mają tutaj okropne zaopatrzenie, więc wszyscy będą umierać. Więc tak, to nie jest zbyt dobry region do życia. Jak tutaj wygląda? Możemy sobie powoli jakieś dorabiać rzeczy. Tutaj aktywista znakomity. Murzynek Bambo. Zawsze się zastanawiałem, bo to jest coś takiego, że ta cała historia z tym murzynkiem Bambo właśnie, ona w sumie, nie wiem, ona chyba po prostu umarła śmiercią naturalną, dlatego że większość z tego polegała na tym, że to było mówione za czasów naszych rodziców o tym murzynkiem Bambo. A później nasi rodzice już o tym nie gadali, więc w sumie już nikt o tym później sam nie gadał, więc nie było jakoś tak mega, mega dużo mówione o tym. Ogólnie samo to też trochę głupie było. Podobno to taka historyjka chyba rymowana. Okej, okay. Coś tutaj mamy w ogóle? Bo tak już tak prawie nic nie ma. Co tam? Chiny przyjęły Tajwan i chyba skończyło się. Skończyła się wojna? Nie, walczą. USA zostało kompletnie wypchnięte. Okej. Okay. Europejscy inwestorzy. Europejska waluta. Oczywiście, jak będzie tam możliwość, to stworzymy europejską walutę. Okej, okay, co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy multilore i chyba tylko tyle. Bo już więcej raczej nie osiągniemy. Jeżeli chodzi o więcej slotów badawczych, to no jest w innej części drzewka, więc przez dłuższy czas będziemy mieć nadal trójkę. Ale mamy już dosyć dobrze MIO rozbudowane. Tutaj wygląda znakomicie. Nie wiem co to jest, ale Pol PGZ. Polska Grupa Z? Nie wiem co to jest. Nawet nie będę się za bardzo tym przejmować. W takim razie róbmy dalej. Dostajemy najlepszy modyfikator w grze. Trade Deal Opinion. Co to daje? No coś może dawać, ale raczej mało kto by chciał to. Okej. Okay. Co tutaj mamy? W głównej mierze już wybadaliśmy większość z tych rzeczy, takich potrzebnych na teraz, więc teraz to sobie robię takie niepotrzebne. Oczywiście statki by się przydało jeszcze porobić trochę, ale jakoś nie czuję się na tym, żeby statki aż tak bardzo inwestować. Na pewno będziemy musieli zainwestować sobie więcej w fabryki militarne, ale jak mówiłem, to zrobimy sobie dopiero, kiedy będziemy już chcieli jakoś tak pójść totalnie na wojnę, a teraz jak będziemy się jednoczyć, to zbytnio nam to nie jest potrzebne. Więc tak, mamy sprzęt. Chciałem sprawdzić, czy jeżeli chodzi o to, czy jak szybko zdobędziemy kolejną ciężarówkę, a nie, to już jest obecna ciężarówka, więc możemy ją ulepszać. To nawet lepiej. Okej. Okay. O nie. O nie, zagraniczne spółki wzrastają. Nikt nie mówił o tym, że przecież wolny rynek zaprowadzi chaos. Że ludzie będą że inni będą wykupowywać tutaj nasze spółki i tylko wywozić później sprzęt, nic nie inwestuje z powrotem. Kto by się spodziewał? Okej, okay, tutaj chyba i tak będzie w późniejszym czasie trochę dojdzie, więc ja po prostu tutaj sobie trochę dodam. Nadal mamy tam niezawodność powyżej 100%, więc jest dosyć okej. Okay. A jeżeli chodzi o fabryki, bo nie patrzyłem, nawet dobrze, dodałem sobie do handlu, więc to, że tak nam idzie, to znaczy, że jest okej. Okej, możemy już dać jakichś ludzi.
Więc czy jest tutaj ktoś znany? O, jest Ewa Kopacz, oczywiście, że będziemy Ewa Kopacz. Niestety tutaj nie ma zbytnio tych tych portretów. O, Lech Kaczyński. Z tego względu, że jest taki problem, że portrety skorzystają z podstawki. Więc jeżeli na podstawce nie ma tych portretów, to w modzie też nie ma. Ciekawe, nie powiem jak to zrobili, bo właśnie w modzie oryginalnym są te portrety przywódców, nawet tych najbardziej najnowszych. Więc to jest chyba bardziej, chodzi o to, że ten mod jest jakoś tak powiązany. Że oprócz tego, że do głównego, to jeszcze jakoś tak powiązany. 200%, nice. To ogólnie powiązane z tym, że twórcy sobie tak pomiędzy sobą przesyłają. Albo po prostu ktoś to zrobił w danym roku, bo to nie było jeszcze jakieś tak mega dawno temu. I po prostu dodał to, a później tak, a nie robimy Polski. Więc to jest możliwe. Okej. Ta farba. Więc trochę do zbrojeniówki porobimy. I będziemy musieli się szykować jakoś tak na wojnę, czy nie, bo w sumie zapewne w kolejnym odcinku dopiero coś porobimy z tym. Już tak pójdziemy do przodu. Kurde, Japonia. Japonia co chwila coś tam pisze, że coś tam się u niej dzieje. Człowiek się tak zastanawia, co wy tak ciągle narzekacie? To, a tak jest to 2008, to trochę długo będzie. Co tutaj jest? Declaration of Friendship? Nie ma. Nie ma tam dobrych relacji, nie ma znajomości. Jest tylko interesy, o. Okej, a w Japonii to nadal, no są demokraci, więc nie widzę żadnego problemu. A, Palestyna nie chce. Tak. Gdyby tylko wiedzieli, co w przyszłości będzie. Gdyby tylko wiedzieli. Okej, co tutaj mamy kolejnego? Bronisław Komorowski, no to znany jest. Albo damy Lecha Kaczyńskiego od razu. W sumie powinniśmy od razu dać, bo tam był jeszcze ten, że minus dla Political Advisor. Gdy mniej by to kosztowało. Okej, tutaj już mamy, czyli że dołączamy do Unii, oprócz tego, że już jesteśmy w niej. W sumie to jest najlepsze, dołącz do Unii, ale w sumie chyba nie ma jakiejś takiej potrzeby, żebyśmy w ogóle byli w Unii, żeby robić dalej to drzewko. Okej, co tutaj mamy? Czyli trochę tutaj więcej idei. Możemy mieć wolne elekcje, ale w sumie nie musimy. Tutaj mamy bardzo dużo żółtego koloru. Nie powiem. Dobra, pójdziemy najpierw na lewo, a później porobimy po kolei. Okej. Dołączyli do... Okej. Ale tutaj chyba coś zrobili, ale i tak się nie zmieniło, dlatego że już są frakcji. Okej. No i nadal się biją, tylko że wiecie, no sami Amerykanie, więc tak. Taka trochę głupia wojna. Dobra, trochę nam zeszło. Chyba przez tych inwestorów. Dobra, ale już widzę, że się prawie te fabryki już kończą budować. Czy pójdziemy w infrastrukturę. To powinno nam dosyć pomóc. Tak, to mamy już lepsze. Czy to możemy sobie ulepszyć? Możemy sobie ulepszyć. Mamy już dużo sił, doświadczenia. Trzeba będzie jakoś to wykorzystać. Doktrynka. Tutaj mamy, w sumie powiedziałbym, Mobile Warfare. Bo nie sądzę, żeby inny model był jakiś bardziej ciekawszy. Tutaj mamy wszystkie idee. Dobra,
Więc teraz kosztują nam nas mniej ci. I w sumie nie mamy nawet już jakoś wyboru. Więc co, byśmy poszukali sobie tych, którzy by jakieś bonusy naprawdę by nam dawali. Chyba ten jest dobry bonus. Możemy minus 2. Okej. Więc teraz bliżej do euro. Tak. Europejskie zarobki. Tak. Wspólna europejska waluta, europejskie zarobki. Tak, tak to jest. Czasami jak ktoś powie, to musi. To lepiej, żeby się zastanowił, co mówi dokładnie. Okej, mamy już 4,5. Mamy tutaj jakiś. Mamy tutaj model. Więc wytworzymy go. Myślę, że ta multirolka nadal jest aktualna? Niby jest, ale. Chyba znowu mamy jakieś samoloty, które nie powinno zbytnio być. Ale chyba wycofamy te multirolki. To są chyba multirol. MiG-23. Muszę sprawdzić. To są tak, MiG-23. Więc tak, musimy. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy znowu ćwiczenia. No już 2007 rok. To też jest jeden plus tego moda, że czas szybko leci. Więc musimy wycofać te samoloty. Szkoda, bo je wyćwiczyłem specjalnie. Okej, usuńmy je. Nie wiem, co się stało dokładnie. Czasami taki jest, że mody jakoś są źle zakodowane i tak się kończy. Dobra, migi możemy wycofać. Już 22 dywizje zrobiliśmy w trakcie tego. Okej. Licencje. Zawsze zapominam licencje robić, one są fajne statki. One bardzo pomagają, bo nie trzeba wydawać punktów doświadczenia. Tylko można poczekać jak ten statek, żeby ten statek zdobyć i wybudować. Okej. I co tutaj się dzieje? Niemcy przejęli ten region po prostu? Te. No, Kuwait musi się trochę pilnować. Jak to wygląda z Izraelem? I Izrael chyba pochłonął? Tylko Hamas został. Hamas ma jakieś drzewko? Nie, nie ma drzewka. Śmiesznie by było. Okej. Więc tutaj wróćmy. Jakie tutaj mamy decyzje? A, co chwila mamy to. Co to nam daje? Air experience gain. Jeden dzień. Wow, nie no, dobra idea. To jest jeden dzień, no to strasznie dużo zdobędziemy. Okej, tutaj jesteśmy dosyć na dobry, dosyć dobrym poziomie naprawdę. No i samba się włączyła. Okej, jak to wygląda z Polakami? Ile jest? 43, widzicie? Polska rośnie. Mamy 43 miliony ludzi. Widzicie, jakby tutaj platforma przez cały czas rządziła, to tyle byłoby Polaków. A nie, że teraz jest nas mniej. Okej, naszą ideologię będziemy tutaj zwiększać. I znowu są w jakiejś głupiej wojnie. Z kim niby jesteście teraz w wojnie? Ze Stanami Zjednoczonymi? Co byście zrobili, żeby Stany Zjednoczone was zaatakowały? Bardziej co Stany Zjednoczone zrobiły, żeby zostało zaatakowane, okej. Okej, Military Factory, to może by się przydać. To by się przydało wcześniej, gdybyśmy mieli. Tutaj ewidentnie trochę ludzi chce się bić. I zastanawiam się dlaczego.
Okej. Okay. Dying with fellow royals. A, zgaduję, że to jeżeli jakąś monarchię weźmiemy, to można to zrobić. Dobra. Nie ma jakiejś dla mnie zbytnio różnicy. Jeżeli uda nam się zjednoczyć Europę w taki sposób, to też jest dobre. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że to już jest koniec, więc widzimy się w kolejnych odcinkach z wami Trehol w uśmiechniętej Polsce. No to cześć!